Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 845. Utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Druk numer 845. Pierwsze czytanie, referuje drugie czytanie, referuje pan Jerzy Marcinko. Pan dyrektor, bardzo proszę. Mamy projekt mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Poprawki pana radnego Pawlanka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, do druku 845 zostały złożone poprawki w numerze od 1 do 7 pana radnego Habranka. Poprawki te zostały w dniu dzisiejszym wycofane. W związku z tym rozumiem, że do druku numer 845 nie ma poprawek ani autopoprawek. Tak, jak wiem, czy można było. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pan radny ma nie wiem, no to już mama załatwiać. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Pan Dyrektor wyprzedził moją, że tak powiem, myśl, bo faktycznie składam wycofanie poprawek, które zgłosiłem na numer 1 do numer 7. Wynika to z tego, że dróg przez ten rok został częściowo zmodyfikowany i część tych modyfikacji uwzględnia treści zawartej w poprawce, ale również te modyfikacje spowodowały, że inne poprawki są bezsensowne, bo odnoszą się do paragrafów, które w tej chwili mają inne numery, w związku z powyższym wycofuję te poprawki. Dziękuję. Jest pani na ten. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Jak Państwo radni pamiętają, druk ten został wycofany do projektodawcy bardzo dawno temu na mój wniosek. Zgłaszałam wówczas zastrzeżenia na piśmie i Rada głosując podzieliła moje obawy, że było zbyt dużo braków formalno-prawnych, aby wtedy ten druk głosować. W tej chwili oświadczam, że wszystkie zastrzeżenia, jakie miałam wówczas, zostały usunięte. Uzupełniono wszystkie braki dotyczące tego, o czym wtedy mówiłam i w czym mnie Rada poparła. Dzisiaj ten druk spełnia wymogi, którym wówczas nie sprostał. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Wojciech, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rada. Mam pytanie do Pana Dyrektora, ponieważ celem... Proszę? Tryb odesłania dobrego dawcy jest zmieniony druk. Panie Przewodniczący. Potrzebujemy zapisany druk w tej chwili, jeśli chodzi o uchwałę, bo ten druk został zmieniony. Nie, to jest... Ale rzeczywiście, że został zmieniony, bo on taki był cel odesłania. I dlatego pani radna Marysiewska powiedziała, że te rzeczy zostały zmienione. Nie ma już... Po prostu, no, wiem, no takim, no dzisiaj mamy nowy druk, który, znaczy nowy nie w sensie numeru, tylko to są zmiany, no taki był cel odesłania, proszę państwa. Dobrze, mogę kontynuować? Tak, proszę kontynuować. Mam pytanie do pana dyrektora. W jakim terminie przewiduje powołanie tej spółki, bo dzisiaj, jeżeli Rada przyjmie ten projekt, czy w jakim terminie będzie powołana ta spółka w Szczynoku? Gdzie jest planowana siedziba tej spółki? Jak wygląda kwestia przekazywania
Jak widzę, wygląda kwestia przekazywania decyzji, która dzisiaj obowiązuje, która będzie obowiązywała w przyszłym roku, od 1 lutego 2014 roku z ekipy do nowej spółki na rozwój, taki jest cel i ewentualnie jakie są plany, jeśli chodzi o realizację takich, bo to jest ten główny cel tej spółki. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę prosić pana dyrektora Marcinka, którego w ogóle nie mówię, o odpowiedź? Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli dzisiaj zostanie przyjęta uchwała, zamierzamy przystąpić do całego procesu legislacyjnego i przewidujemy, że spółka powinna zacząć funkcjonować na koniec pierwszego kwartału. Siedziba spółki na dzień dzisiejszy jest zapisane miasto Kraków. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje spółki, dlatego na dzień dzisiejszy pozostawiamy dotychczasową ewentualne siedzibą, jaką jest siedziba strefy płatnego parkowania Kalwaryjska, ale nie ukrywam, że około 10 stycznia będzie drugi, jeden z punktów wydawania abonamentów na stadionie Wisły, gdzie są bardzo korzystne, że tak powiem, kwoty czynszu i być może spółka będzie chciała zrobić tą tam swoją zlokalizację. Także w statucie jest wpisane siedziba miasto Kraków. Natomiast przekazywanie wszystkich spraw zarządzania będzie zgodnie z punktem trzecim uchwały Rady Miasta sposób wykonania powierzonego zadania własnego gminy. Spółki określi umowa wykonawcza, która będzie zawarta pomiędzy gminą miejską Kraków a spółką. To znaczy odrozumiejąc, że spółka będzie przejmie wszystkie zadania, które w tej chwili są prowadzone w ZIKIT-cie, za wyjątkiem windykacji. Windykacja ta pozostanie w ZIKIT-cie jako gmina miejska Kraków. Natomiast te umowy, które dotyczą w tej chwili zarządzania strefą, pierwsza wygasa w kwietniu 2014, druga w kwietniu 2016, a trzecia będzie dopiero zawarta teraz, bo rozstrzygnęliśmy przetarg, ale jeszcze nie podpisaliśmy umowy i tu będzie zobowiązanie do 2018 roku. Także tak więc z dniem 2 kwietnia spółka już będzie we własnym zakresie zarządzać strefą P1 i P3. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania druku 845, głosowanie w bloku głosowania na życzenie Rady.